Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. W związku z licznie pojawiającymi się informacjami pragnę wydać komunikat czy zająć stanowisko w powyższej sprawie. Informacja, która tutaj od pewnego czasu na terenie powiatu Robczycko-Sędziszowskiego się pojawia, jakoby sąd miał być likwidowany, a pierwszym etapem likwidacji sądu Robczyckiego miałaby być likwidacja Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Robczycach. Pragnę powiedzieć, że to są niepokojące informacje. W sposób zdecydowany uważam, że żadna instytucja, która funkcjonuje w powiecie Robczycko-Sędziszowskim, nie może być zlikwidowana. To jest wbrew programowi Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiałem z panią prezes Sądu Rejonowego, rozmawiałem z panią prezes Sądu Okręgowego i również rozmawiałem z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Pragnę w sposób zdecydowany zakomunikować, że żadnej takiej decyzji nie ma, nie było i nie będzie w najbliższym czasie. W związku z powyższym proszę i apeluję o to, żeby nie tworzyć pewnej sytuacji, atmosfery zagrożenia, likwidacji jakiejkolwiek instytucji. Pragnę też przypomnieć, że w nieodległym czasie oddano w powiecie Robczycko-Sędziszowskim zespół ratownictwa medycznego w Wielopolu. Trwają też prace nad przywróceniem posterunku policji w Wielopolu. My chcemy, żeby instytucje publiczne były jak najbliżej obywatela i nigdy nie zgodzimy się i ja się nie zgodzę na to, żeby były jakiekolwiek działania zmierzające do likwidacji instytucji publicznych funkcjonujących w powiecie Robczycko-Sędziszowskim. Nie chciałbym też, żeby problem likwidacji wydziału planowanego, rzekomo planowej likwidacji sądu rejonowego w Robczycach był elementem kampanii wyborczej. O to proszę, o to apeluję. Szanowni mieszkańcy, na pewno te instytucje publiczne, które funkcjonują w powiecie Robczycko-Sędziszowskim, dalej będą funkcjonowały. Dziękuję bardzo.